Łukasz Remeta, zapraszam na informacje sportu. Rundę jesienną zakończyli drugoligowcy, co wcale nie oznacza, że udają się na zimowy odpoczynek. W listopadzie czekają ich jeszcze trzy wiosenne kolejki rozegrane awansem. Ale wróćmy do wyników meczów kończących pierwszą rundę. Jeziorak Iława przegrał wyjazdowy mecz z Puszczą Niepołomice. OKS 1945 Olsztyn natomiast 3-0 pokonał u siebie Garbarnię Kraków. Już w pierwszej minucie gospodarze pokazali, kto jest faworytem tego spotkania. W pierwszej połowie kibice zobaczyli jeszcze kilka podobnych akcji, niestety ciągle brakowało odrobiny szczęścia. Dopiero w 45 minucie, po stałym fragmencie gry, swoją 9. bramkę w tym sezonie zdobył Krzysztof Filipe. Bardzo tego chciałem. Przed tym meczem dużo o tym myślałem. Chciałem mieć na koncie, szczerze powiem, 10 bramek, bo to tak ładnie wygląda, ale cieszę się z tego, co mam. W drugiej odsłonie olsztynianie nie spuszczali stonu, ciągle zagrażali bramce gości. Ale kolejnego gola kibice zobaczyli dopiero w 67 minucie. Po rzucie rożnym rezerwowy Igor Biedrzycki głową pokonał bramkarza gości. Bardzo przyjemne uczucie wejść, od razu pierwszy kontakt z piłką. Strzeliłem bramkę tę głową, naprawdę bardzo fajne. Olsztynianie nie zamierzali na tym poprzestać. W 79 minucie inny rezerwowy, Daniel Michałowski, ustalił wynik meczu na 3-0. Udało nam się w ostatniej minucie i to chyba było decydujące, że udało nam się strzelić tą bramkę do szatni i później już jakby, tak jak trener tutaj podkreślił, kontrolowaliśmy wydarzenia na boisku. Nie gramy tego, co sobie zakładamy przed meczem, nie realizujemy najprostszych założeń, które musimy zrealizować, nie chcąc nie tracić bramek. Inny nasz drugoligowiec, Jeziorak Iława, przegrał na wyjeździe z Puszczą Niepołomice 1-2. Bramkę dla Iławian strzelił Marcin Falkowski. Po rundzie jesiennej OKS 1945 Olsztyn zajmuje drugie miejsce, zaś Jeziorak 9. I na tym kończymy informacje sport. Przypominam o sportowym fleszu, który emitujemy od poniedziałku do piątku po informacjach o 17.20 i 18.30. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.